Witamy wszystkich hodowców, hodowczynie. Gościmy dzisiaj w Nowym Miasteczku. Jesteśmy w znakomitej hodowli u kolegi Mariusza Dybiszmańskiego, który lotuje w oddziale 0362 Nowa Sól, okręg Zielona Góra. Mariusz Dybiszmański to wielokrotny mistrz, super mistrz oddziału Nowa Sól, super mistrz, mistrz też okręgu Zielona Góra. Czołowa postać, jeśli chodzi o hodowlę gołębi pocztowych tutaj w naszym okręgu. Tak na marginesie tylko powiem, że razem wspólnie z Mariuszem rywalizujemy w jednym oddziale i walczymy o te najlepsze trofea. Jesteśmy właśnie na przededniu rozpoczęcia się sezonu lotowego. Do lotów zostało niecałe 2 tygodnie. Także porozmawiamy tutaj z Mariuszem chwilę o jego przygotowaniach, jak to wygląda właśnie u niego na gołębnika, jakie te jak on prowadzi te gołębie. Bardzo miałem dużo zapytań i bardzo dużo hodowców się pytało właśnie i prosiło o taki krótki materiał właśnie z tej hodowli, bo ta hodowla od kilku lat lotuje na bardzo wysokim poziomie, a wyniki są naprawdę przednie. No tutaj też tylko wspomnę, że w 2020 ta hodowla miała najlepszego rocznego gołębia w Polsce, czyli gołąb w kategorii G. W późniejszym materiale filmowym przedstawimy właśnie tego gołębia, chwilę o nim porozmawiamy, o samej metodzie, jak to jest. Ale co, na samym początku powiedz mi, Mariusz, na jakim etapie teraz jesteś, jeśli chodzi tutaj o przygotowanie gołębi? No, witam serdecznie wszystkich hodowczyni i hodowców. Jestem na etapie wyhodowania młodych. Czyli na razie są te młode ile? 10-12 dni? Nie, no już zostało im tylko może z 1,5 tygodnia, żeby je odsadzić do swojego boksu i... Ale samce i samice teraz są razem jeszcze, tak? Samce i samice są jeszcze teraz razem. Ten okres teraz jest taki niesprzyjający, bo i śnieg, i no strasznie zimno jest. Jest początek kwietnia, a zimno jest. Jak to u Ciebie to wygląda, jeśli chodzi o te młode gołębie? No ciężko, bo tego słońca nie ma, jednak te młode inaczej się rozwijają, ale nadrabiamy karmą, jak to mówią. Dużo karmy. Dużo karmy, mocna karma i witaminy. Wszystko idzie dobrze. Jeśli chodzi o treningi? No treningi jeszcze, no dzisiaj dopiero co tak jest 9 kwiecień i miałem czas, to wywiozłem. A jak przyszedł, to nie widziałem, bo przyjechałem, to już były. Także sezon się zaczyna i trzeba już je pomału rozkręcać. Tak, tak, my tutaj już mamy w tym tygodniu, będziemy zbierali tak zwane spisy. Także ile tych gołąbków chcesz spisać? No, jest na spisie 100. Równa 100. Stówka. Równa 100 gołębi. Powiem tylko, że lotujesz totalnym dowieństwem, czyli samczyki, tak, samiczki. Tak, tak. Latają ten najlepszy gołąb, jeśli chodzi o gołębie roczne w kategorii G, to była samiczka, tak? Tak, samiczka. Jak widzicie, nie ma, zmiły się wszystkie. I u Ciebie każdy lot to gołębie idą? Każdy lot. Mhm. Nawet 600, 800. Roczne gołębie tak samo. Wszystko muszą robić. Zaraz przejdziemy do gołębnika, Mariusz to nam trochę opowie. Podpytamy się go, jak on to prowadzi, te gołębie, bo też mnie to interesuje, mój konkurent. Mam nadzieję, że coś tam nam opowie, tak? To co, idziemy do gołębnika i będziemy rozmawiać i o gołębiach, i o metodzie. O, idziemy do gołębnika, Mariusz mówi, nie ma tajemnic, może wszystko powiedzieć. Nie, okay. Jeśli chodzi o karmę, jaką karmę stosuje, możecie zobaczyć, że tutaj leci Mariusz na mrowcy, tak? Troszeczkę tak. Tu widzę, jeszcze ma ten granulat. Mam rowejsa, granulat TJ2, to jest od razu na adeno. Stosuję, bardzo dużo tego daje. Bardzo młody się rozwija mocno. Tak, na tym? Bardzo szybko, tak. I teraz dajesz gołębiom? Tak. Nie tylko młodym? Tak, nie tylko młodym. W tym roku przeszedł na mrowca, bo kolega mi zaproponował i spróbujemy, co to jest. Ale jak otworzyłem, to jest bardzo mocna karma. To jest nowa linia tej. Nowa linia tej, tak. Tak. Nowa linia i... Z mistrza Polski, nowa linia, nie będziemy robić reklamy, ale... No nie.
Dobra, jesteśmy w Gojemniku. 305. O, możemy tu zobaczyć zdjęcie tej najlepszej samiczki, tej najlepszej rocznej. 5305 w kategorii G. Co, pan, teraz może na początku o Gojemniku porozmawiamy. Zobaczcie, jak wentylacja tutaj wygląda. Czyli tu są te przesuwane płyty. Wentylacja jest przesuwna, nie? Płyty. Można sobie regulować. Można sobie regulować. Tak, dachówka jest tam ceramiczna. Tak. Ale ty na górze masz onduliną wyłożone, tak? Co jest? Tak, ondulina, tak. I sobie dodatkowo jeszcze zamontowałem tylnie wentylację, tylna wentylacja, gdzie odchodzi ten pył, żeby krążyła, nie? Mhm. Ale to też grawitacyjna jest. Tak, grawitacyjna, no. Dobra, i co? I tu mamy jeden gołębnik. Tak, tu jest boks teraz, który wychowują mułowę. To możemy te maluszki zobaczyć. Można sobie wejść. Moje gołębie się nie boją. Są tak spokojne, że... No też ważna sprawa, że tutaj jak zobaczycie, te gołębniki nie są szerokie, dosyć wąskie. Tak. A, i te boksy też są dosyć wąskie, co pozwala właśnie na to, że te gołębie się tak nie boją, tak? Tak, tak. Bardzo często tu wchodzę, żeby się przyzwyczajały do mnie, a nie tak, żeby wejść i wylatywało od razu. To tu jest jeden boks? Tak, tu jest jeden boks, w którym teraz wychowują młode. Zaraz mówię, jeszcze tydzień zostało im swobody tak zwanej. Bardzo czyściutko, ja od razu powiem, że tutaj przyjechałem do Mariusza z zaskoczeniem, mieliśmy wcześniej przyjechać. No ale z różnych względów. Mariusz trochę chorował, później ja chorowałem i tak jakoś tam wyszło. Dzisiaj trafiła się okazja, więc tak taki nalot mały zrobiliśmy. Także widzicie, tu jest cały czas sprzątany. Ty sprzątasz dwa razy dziennie. Tak, tak. Ja to bardzo tutaj... Lubisz to robić? Lubię to robić. Sprzątanie, higiena to jest podstawa, nie? No, nawet widzę, że już drugie jajka niektóre mają. Tu właśnie akurat pierwsze zniosła. Aha, no drugie, tak, już drugie jajka, które ten... I to nie przeszkadza później w pierzeniu? To znaczy nie, no one teraz jak zniesie drugie jajko, zaraz 5 dni posiedzi i zostaną rozdzielone, nie? Rozdzielone do swojego boksu, tam gdzie będą już odpowiednio przygotowywane do sezonu lotowego. Także mówię, jeszcze 5 dni i totalnej swobody i reszta idzie. Karma jest cały czas, tak? Coś tam dodało do tej karmy teraz, bo tam widzę, że taka trochę zaprawiona jest. Tak. Dzisiaj dostałem minerały, morgol, trochę, jak widać. Zaraz porozmawiamy też o samym systemie tutaj karmienia. I tu z drugiej strony też masz drugi jakby boks, tak? Tak, tu jest boks właśnie, które będą później za tydzień rozdzielone samice i będą one tu sobie siedziały. Samiczki tutaj, takie malutkie, dobra. Zobaczymy. Tak, tu będą siedziały sobie wdowy. Jak to u ciebie w sezonie wygląda, jeśli chodzi o obloty? Samice dwa razy dziennie, samce. Samice są dwa razy dziennie i samce są dwa razy dziennie, ale to zależy od mojego czasu, nie? Bo nie zawsze mam czas na obloty dwa razy dziennie, ale myślę, że im raz też wystarczy. Dobra, ale teraz rozpoczniemy od samego początku. Zanim jeszcze sezon się rozpoczyna, jak ty gołębie przygotowujesz do samego sezonu, czyli do rozrodu, do młodych? Robisz jakieś kuracje, robisz badania, jak to wygląda? Tak, kuracje przeprowadzam na trychom, na ten... Momencik. To zdenerwowo. No, one przyzwyczajone, że wyskakują tymi. A na trycho robisz, jak siedzą na jajkach, czy wcześniej? Nie, na trycho robię szybciej. Jak jajka wysiadują jajka, to daję ten ronidazel na żółty guzek i... Do wody praktycznie nic nie dostają, nie? Jeśli chodzi o szczepienia, tak, to wszystko? Tak, szczepienia przeprowadzam, tak. Przeprowadzam na stare z osalem T, to jest na salmonella. I tylko to robię. Aha. A później, no wiadomo, młode to są 3 razy szczepione, a nawet 4 razy. Nie? Czyli na pewno... Na żółty guzy, na salmonelle z osal T. To paramykso? Paramykso, na ospę i jeszcze na drogi oddechowe. Nas na ospę tutaj wszyscy szczepimy gołębie z tego względu, że blisko Odry jesteśmy, te komary tutaj jednak przenoszą tą ospę. Trzeba jednak co roku trzeba szczepić, prawda? Tak, to jest to, musimy szczepić, bo jeśli nie zaszczepimy, to... Ale nie robisz takiej kuracji w ciemno, czyli jakiś tam miks antybiotyków przez 10 dni, 12, nic takiego nie podajesz przed sezonem? Nie, przeprowadzam tego. Mhm. Badań nie robię tak samo, bo kiedyś robiłem badania, to przed sezonem lotowym było wszystko ok,
a w trakcie sezonu niektórym coś wyszło i to tak. Także to jest za szybko, nie? Mhm. Trzeba by było albo tydzień przed, albo nie, w trakcie sezonu robić, przeprowadzać i szukać. Mhm. A jeśli gołębie latają i nic im widzę nie jest, to... A dostaję na odrobaczanie też. A, odrobaczasz też przed całym sezonem. Przed całym sezonem dostaję odrobaczone. Dobra, i teraz tak. Puszczasz parę gdzieś na początku lutego, wiadomo, teraz te mrozy były, to trochę tam się przeciągnęło. Trochę się przeciągało, bo ich, tak jak wspomniałeś, chorowałem, tak samo nie, przez dwa tygodnie praktycznie tu nie wychodziłem do gołębnika, nie, kolega mi tutaj wspomagał. Mhm. No wiadomo, jak sam nie pójdziesz, to i też no, jest inaczej. Nie. No ale jest jak jest, no dziękuję. Fajnie, że się wszystko, tak, teraz poukładało, jest zdrowy. Jestem zdrowy, to najważniejsze. I co, i później przechodzisz na obiegówkę, tak? Zaczynasz... Tak, później przechodzę na obiegówkę, nie? Jak już mówię, jak już zniosłem drugie jaja, nie? To już zaczynam przedzielać, właśnie przenosić tutaj wszystkie samice, nie? I później puszczam je. A to też zależy, jak mi się chce, nie? Jak nie, to raz na dwa dni wpuszczę je razem i też nakarmię i też się... No nic się złego nie dzieje. Nic się złego nie dzieje. A powiedz mi, ile ty razy przed pierwszym lotem treningowym, konkursowym wywozisz gołębie? Przed lotem konkursowym to no 3 razy w tygodniu. Trzeba mówić. Trzeba je trochę rozkręcić, żeby... A później no jak masz na obiegówce, nie? I wywozisz te gołębie, to samce i samice się widzą, czy nie? Tak, widzą się. Za każdym razem się widzą, nie? Jeszcze jak są młode, to im nasypię, żeby jeszcze samice też nakarmiły, nie? Później jak się uspokoją, to zabieram im po 2 godzinach, czy nawet po 3 godzinach. To wiadomo, to zostało teraz 2 tygodnie do lotów, to trzeba by było, to 6-7 treningów, więcej się nie da zrobić, nie? No tak. Tym bardziej jeszcze będą te treningi razem z oddziałowe, to... Tak, my tutaj jako oddział mamy zawsze 2 kabiny, takie tak zwane próby, tam jest na 40, później chyba i na 50 km. Na 50, i to już im wystarczy. No i co, wchodzisz później już, jak wchodzimy już w loty, no to widzieliście, to karma będzie teraz z mrowcy, tak? Plus tam jeszcze... Tak, Van der Obeysa, nie? Nie, delikatnie. Na razie delikatnie, co to, kilometry krótkie, to co? No, nie ma co ich tam... I później w miarę wzrostu odległości, wiadomo, karma wzmocniona, tak, energetyczna. Tak. A jeśli chodzi o grochy, dajesz grochy gołębiom, czy nie? No groch dostają w środę, nie? Aha, czyli dostają w następny tygodniu. Raz w tygodniu, tak, na odbudowę to. Dobra. Musimy na chwilę przerwać rozmowy tutaj o gołębiach dorosłych. Przejdziemy do młodych z tego względu, że Mariusz w tej godzinie już je karmi. Po 16. Musimy je napisać od samego początku. To młode są przyciemniane, 20 parę tutaj nurtów jest, przyciemnienia. Od samego początku uczone są tutaj na gwizdek. To jest sygnał dla nich. Tak, czas na karmienie. Tak, to jest nauka od samego początku, także. Ty przyciemniasz od której godziny do której? Od 15 do 9 rano. Od 9 rano otwieram im, a o 10 rano wylatują na 2 godziny i później jest wchodzą zwoływane. Podwoże i później zostają zwoływane i... Na gwizdek tak samo, nie? I dostają miejsc. Wiadomo, że mniejszą porcję, bo muszą później też dostać i też muszą... Czyli dwa razy co najmniej. Dwa razy dziennie są karmione, tak. Mocną karmą są karmione. Nie do przesady, ale... No tak, wiadomo, to wymieniają te pióra. Tak. I do kiedy są przyciemniane? Do lipca. Początku lipca. Do początku lipca, później... I wszystkie gołębie, te, które są dokładane później, czyli te z gołębnika lotowego, tak samo? Tak samo, tak. Ten sam system. Mhm. Dobra, jesteśmy przy gołębiach dorosłych, bo młodych, to też możemy trochę o tych młodych porozmawiać. Jeśli chodzi tutaj o te treningi, później kiedy tak rozpoczynasz nasze treningi? Jak to wygląda u ciebie? Treningi rozpoczynam... koniec lipca, początek sierpnia.
Już się kończą loty gołębi dorosłych. Jak kończą się loty gołębi dorosłych, także... Mhm. Czyli nie masz urlopu. Nie ma urlopu, nikt nie ma urlopu. Hodowca nie ma urlopu. Hodowca nie ma urlopu. Hodowca ma zimowy urlop. Mariusz, nie dość, że tutaj bardzo dobrze leci na gołębi dorosłe, czyli dobre wyniki w okręgu i w oddziale, to też super lata na gołębie młode. Też się specjalizujesz właśnie w lotowaniu gołębiami młodymi. I bardzo mocny mój konkurent, co roku walczymy. Staram się dorywać lepszym. No. Też tutaj mieliśmy mistrza Polski tak w oddziale. Tak. No mamy tutaj, jeśli chodzi o gołębie młode, bardzo mocną konkurencję. No i żeby wygrywać, to tak, trzeba mocno trenować, to jest raz. Tak. Trzeba mieć te gołębie przyciemniane. No trochę wiedzy też trzeba mieć. I wiedzy, i zdrowie. Przede wszystkim i muszą być zdrowe. To nic nie wylata. Wiesz, Mariusz tam wcześniej wspominał, 4 razy są szczepione te młode. Tak, wiadomo, tak. Tu muszą być witaminy, musi tam chyba... Zakwaszasz wodę, czy nie zakwaszasz? Zakwaszam, tak. W tym roku kupiłem Supra. Mhm. Ale codziennie jest woda zakwaszana? Nie, raz w tygodniu jest zakwaszana, a teraz dostają cały czas ten probiotyk EM. Mhm. Mhm. Cały czas do wody dostają probiotyk EM. No, tu też widzimy, nawet biały jest gołąb. Tak, są białe. Zaraz przejdziemy do rozpodowych, to pokażę ich rodziców. Mhm. Samica została zakupiona od mistrza Polski właśnie w tym roku. A samczyk to jest z mojej gołębi, to znaczy nie z mojej, sprowadzanej. A tu też w gołębniku gołębi młodych mamy dwa boksy takie. Ma gołębie rozpłodowe. Ile ty w sumie masz tych gołębi rozpłodowych par? Par jest 10. Nie dużo. Nie dużo. 20 gołąbków w rozpłodzie. 20 gołąbków w rozpłodzie. Mhm. I ty zawsze sobie z gołębi rozpłodowych ciągniesz młode i też zlotowych. Też tak. Porocznik też. Też. No i jak najbardziej porocznik. Mhm. Nie wiem, jak to jest u ciebie, ale powiem ci szczerze, że u mnie wyszło tak, że najbardziej witalne gołębie to są porocznych. No u mnie tak samo właśnie. Też fajnie latają, tak. Nie? Szybkie gołębie i takie witalne. I zdrowe, i pełne. Dużo hodowców nie chowa gołębi po gołębiach rocznych. Według mnie to jest błąd. No ale każdy robi tam według siebie, prawda? Tak, tak. W tym roku tu dołożyłem te dwa boksy, bo musiałem dwie pary sprowadzić, a jedną samicę musiałem swoją rozpłodową gdzieś schować. Nie do złotej klatki, ale to przejdziemy dalej. Dobra, idziemy, popatrzymy. Dobra, wracamy teraz do lotowania gołębiami dorosłymi. Mariusz, super mistrz oddziału, super mistrz okręgu, lotuje wyśmienicie i na krótkim dystansie też bardzo dobrze lata na tych dalekich dystansach, także porozmawiamy teraz może chwilę o samym tygodniu lotowym. Jak to u ciebie wygląda, jeśli chodzi o lotowanie gołębiami? Może zacznijmy od suplementacji. Co ty stosujesz u siebie na gołębniku? No wiadomo, poniedziałek, wtorek to jest lekka karma, środa już przygotowawcza do mocniejszej, czyli taką z grochem. Czwartek, piątek to już tak zwana bomba, nie? To już jest tam kukurydza czerwona, żółta, co tam jeszcze, paluszka. Także, a do wody to wiadomo, poniedziałek, wtorek to jest takie na kokcydiozę, na drogi oddechowe przede wszystkim, nie? Wtorek, środa to już dostają CMK albo Blitzform, tak zwany, nie? Co tam więcej? Nie ma żadnych. Nic nie ma żadnych. A jeśli chodzi o sam system karmienia, czy ty karmisz gołębie do oporu? Jak to wygląda, jeśli chodzi o, nie, o dawkowanie? O dawkowanie to jest wydzielona karma. U mnie nie ma tam, że ten. Jest przedział, na przykład jest taki, mam pojemnik. Puszkę taką, że nie. Mhm, jest przykładowo 30 wdowców, to 30 łyżek daję do tego i rozsypuję im. I to jest na krótki dystans. Mhm. Na jak są, jest powyżej 500 km do 800, nie, to wiadomo, karma jest zwiększona i dostają trochę więcej. Nie? U ciebie im dalej, tym lepiej, nie? Te gołębie super latają na 500, na 700, to dobrze ci te gołębie lecą. No, nie narzekasz? Nie narzekam. Widać, że są gołębie uniwersalne, nie? Że potrafią na krótki i na daleki dystansach latać. Nie ma to, że te, co latają na krótki dystans, zostają tylko na krótki. Czyli u ciebie od samego początku do końca? Do końca. Nie rozgraniczasz, że tylko gołębie są na kategorii AB i później na CM są całkiem inne gołębie? U ciebie muszą wszystko robić? Tak, tak. Nie, i roczne też? I roczne tak samo. A samce? Samce też. Na 700 też wkładasz? Też. Wszystko idzie? Wszystko idzie. Wszystko idzie to. No jak to co się rusza, to musi latać. No widzicie, parę lat takiej ostrej selekcji. Zresztą, no twoja hodowla to nie jesteś, że wcześniej, bo to jest jakby pokoleniowa hodowla, tak?
Tak, to jest pokoleniowa hodowla. Bo to od dziecka jesteś związany z gołębiami, wcześniej chyba tata. Jestem już w trzecim pokoleniu, także... Tak, no, nawet dziadek, także... Tak. No, ale wiadomo, to się samo nie przyszło. To się nauczyłem od wielkich mistrzów, tak? A potomka masz też? Nie mam, właśnie nie ma potomka. No, może wnuczek będzie. Wnuczek już jest, może on przejdzie. No, ale na razie to jeszcze. Ale też dużo się uczyłeś, tak? Bo ty dużo też wiedzy brałeś chyba od hodowli niemieckich, tak? Tak. Zapoznałem bardzo fajnego hodowcę Martina Nigela z Dortmundu, gdzie wymieniałem się co roku gołębiami i bardzo dużo jest tutaj jego właśnie krwi, nie? Tak zwanej. I te gołębie to robią tą robotę? Tak. Tu już zaczęły się pokazywać bardzo mocno. Jestem bardzo zadowolony. W tym roku tak samo dostawa będzie, także... Czyli będziesz testował tym młodym? Będę testował, tak. Okej, dobra, co to tam? Przejdziemy teraz... Może pokażę parę lotników. Właśnie, żebyśmy zobaczyli parę fajnych gołąbków, które ci robotę robiły. O, tu jest właśnie fajna... Tu jest córka olimpijki. A tu jest jej partner, ale partnerem jest jej ojciec. Jej to ojciec, tak czyli... Tak blisko. Ale to tak się sparzyły, bo ona nie miała stałego samca i po prostu chcę, żeby ona miała już stałego samca do lotu, tak żeby miała do kogo lecieć. Tak, matka latała do niego. Ale do lotu też pójdą po nich? Nie, po nich już zostają do rozwodu. Blisko. Za blisko, tak. Widzę trochę tutaj połowy, dużo masz tych połowy. Tak, tutaj. Ta połowa to jest ta, co Bruksela była pierwsza na strefie. Już tak jak mówiłem, nie tylko krótkie, ale i dalekie dystans, super tutaj. Tak, tutaj jest jeszcze fajny samczyk, który mi bardzo przez 2 lata robi kategorię B. I to jest właśnie z tych Martina, od Martina Nigela z tych gołębków. Bardzo okazały gołąb, ale coś przez 2 lata nie mogę się po nim dochować, bo wiadomo, jak sezon lotowy, to albo są czyste jajka, albo się pobiją. Albo po lotnikach to ciężko jest sobie zawsze chować, nie? Ale w tym roku widzę, są 2 połówki, także może coś z tego będzie. Ogólnie te gołębie są takie bardzo łaskawe. Tak. Nauczone. Ja tu jestem jako osoba obca i też się mnie tutaj nie boją. Tak, a żeś właśnie się dziwi, że ciągle... Jak ty to robisz, że te gołębie są tak spokojne? No to też mi się wydaje, że budowa gołębnika, że tu są te wąskie przedziały. Nie mają za bardzo gdzie uciekać, a też druga sprawa, że tu dużo z nimi przybywasz. Tak, ale zrobiłem takie doświadczenie, właśnie ściągnąłem tutaj ten box. To tak samo był przedział, zamykany i otwierany i nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Nie ma różnicy. A jednak chodzenie do gojemnika i rozmowa z nimi to jest najlepsze. Radia nie ma, najlepszy sposób. Radia nie ma? To radia nie ma, tak. To musisz rozmawiać z nimi. Tak, co to można jeszcze tak. Widać, zdrowie u gołębi jest. Tak. Pomału będziemy przygotowywać. Czas będzie później na drogi oddechowe coś im podać. Też mi się wydaje, Mariusz, że on jest bardzo fajnie naświetlony, ten gołębik. Także tutaj jest słońce też, tylko trochę promieni słonecznych jest i od razu się taki fajny klimat robi. Klimat, tak. Tu jest już ten gołąbek, który mi kategorię D wylatał. To jest też właśnie po Martinowej samicy i od Mullera po Iwanie. Oryginalny Iwan. Także super gołąb, tak samo na daleki dystans. Teraz jeszcze mają trochę swobody, mogą sobie wylatywać, ale później już wchodzisz w dyscyplinę, nie? Tak, już dyscyplina, później krótko. Nie ma. Idziemy do gołębnika rozpłodowego. Też pierwszy raz tu wchodzę, żeby zobaczyć. Gołębnik, każda para ma swój box, tego taka niewielka ilość, ale masz wtedy 100% gwarancję, że z tej pary to są te gołębie, tak? Tak. Dobra, tu możemy kilka pucharów też zobaczyć. Jesteśmy
na końcu, to może tą parę pokażę właśnie, co od końca mówiłeś. Tak, od końca rozpoczniemy. Co z krawatem? Na końcu mamy jedną parę, właśnie tu jest biała samiczka i taki biało siwy samczyk. Co to są za gołębie, jakbyśmy na chwilę powiedzieć? To jest gołąbek od Martina Ngiela, właśnie to jest gladiatora. On był lotowany u mnie, ale zostawiłem z tego względu, że on po prostu... Ten samczyk, tak? Ten samczyk, tak. Ten nie cały biały, tylko ten stryk tak zwany. Ten gołąb był lotowany przez 4 loty, ale zostawiłem ją sobie do rozkładu z tego względu, że to jest gladiatora i ten gołąb jest tak fantastycznie przywiązany do mnie, że on za mną chodzi. I tak mi go było szkoda, a tym bardziej, że tutaj jaszczębie atakują na takie pstre i białe. Także zostawiłem go do rozpłodu i zakupiłem samiczkę do niego. A samiczkę zakupiłem... A tu nawet widzimy, już mamy następny biały. Tak. A ta biała samiczka, co to jest? To jest samiczka dokupiona do tego samczyka właśnie. To jest od mistrzów Eugeniusza i Daniela Zygmunta. Dokupiona, bo... Z okręgu tam Rzeszów, tak? Z tego co pamiętam. Tak. Region 4. Tak. Okej, dobra. Myślę, że będzie. Idziemy dalej. Udane. Tu jesteśmy. A tutaj jesteśmy przy naszej, co reprezentuje nasz właśnie okręg. Słynna samiczka, która. Kraj będzie reprezentowała. Będzie reprezentować najlepszy kraj. Najlepszy w Polsce roczny. Właśnie już ma trzeciego partnera teraz. Możesz, Mariusz, powiedzieć nam, co to za gołąb, z jakich linii on się wywodzi, co to jest w ogóle? No to był taki przypadek losowy, może nie losowy, jak przypadek, który po prostu dostałem w prezencie samiczkę od Stanisława Kiela. Ona się wywodzi z Sagana, a samczyk, a ojciec jej wywodził się od Edzia Toczka, jeszcze świętej pamięci. Dostałem samczyka, czerwonego białolota. No i z tej pary właśnie uhodował się olimpijczyk. Także były dwa młode, gdzie uchowałem tylko dwa młode po tej parze. Jednego młodego to Stasiu Kiel wziął, dostał. No, a drugi został. A drugi został. A jak ona jeszcze tak leciała na młode? Już pokazywała, czy dopiero jako roczna tak zaczęła super lecieć? Na młode nie, na młode przeciętna była. Ona była w drugiej gdzieś tam. Dziesiątce, nie była taka szpicowa jak na stare, na jakoroczna. No. Ale jakoroczna to już pokazała klasę. A ja jakoroczna już pokazała na krótkim dystansie, na dalekim dystansie, nie? Że potrafi i z krótkich lotów, i z dalekich lotów, nie? Także z 500. Aha, czyli była na 500-kach też była? Tak, była na 500 i z 500 właśnie na wkładanie 1100 gołębi była pierwsza na oddział. Bardzo szybki gołąb. Bardzo szybki, jak widać, chyba uniwersalny. No także i. Czas lotowania już został tylko tutaj, w złotej klatce, jak to mówią. A teraz jakiego ma samczyka? Teraz ma fajnego samczyka, który został zakupiony na aukcji. To jest od Aleksandra Gebela. To jest Kopman, razy Bauer, po Bauerze słynnym 13. Już młody miałeś z niej, nie? Z niej młody już miałem, to jest właśnie trzeci partner. Bo pierwsze młode to był, ona była naparowana na syna swojego, gdzie te młode nie są przeznaczone do lotu, tylko do rozpłodu. Drugiego samczyka miała tego samego samca, co w tamtym roku miała. Czerwonego drabę. Bo pozwoliłem sobie jeszcze na to, żeby wrócić do tego poprzedniego samczyka, bo wyhodowałem w tamtym roku 3 młode i 3 młode zostały po całym systemie lotowania, nie? Czyli 5 wkładań na 5, 3 gołębie zostały z 5 konkursami, nie? Także. Piękna samica. Zaraz ją wezmę do ręki. To tak, zaraz weźmiemy ją do ręki. Musimy zobaczyć teraz pełne okazałości. Skrzydło pokaż, czy wygląda. O, już widać, że już jedno piórko już rzuciła. No ale to już wiadomo, już trzeci lęk to... No i każdy z nas marzy o takim gołębiu, żeby mieć. No ja też marzyłem. Ja marzyłem i jak to mówię, marzenia się spełniają. Każdy hodowca do tego
Już jesteś hodowcą spełnionym. Tak? Spełnionym, tak, tak. Teraz super. Już. Oby tylko potomstwo latało, tak samo jak ona. Jak widać, równowaga, wszystko u niej jest. Mhm. Nic jej nie brakuje. O, samczyk już się denerwuje, już ją woła. Piękna samica. Także. Dobrze, przejdziemy dalej. Teraz byśmy zobaczyli następną parę. Tu byśmy zobaczyli też jest co oglądać, bo tu jest najlepsza moja samica rozpłodowa i najlepsza moja lotniczka, tak zwana Kasia. Kasia, która zamiast przylatując do gomnika, to jak zobaczyła mnie, to do mnie prosto. Zawsze traciła ten czas zegarowy, tak zwany, szybki. Na przywitanie się nie z gojemnikiem, tylko ze mną. Jak widać o obrączynie, jajka ma. To jest już starsza samica, która była wycofana 3 lata temu, 2 lata temu. Która jak rok w rok robiła po 12, 11 konkursów, a nawet i 13 raz miała. I która reprezentowała też na wystawie ogólnopolskiej 2 razy. Także też jest. A dostała samczyka Prangę. Kupiłem w tym roku, zakupiłem od Artura Frąckowiaka. Też kolegi od nas oddziału. Też kolegi od nas oddziału. Może widzicie, konkurencja mocna jest. Ale wspieramy się, pomagamy sobie. Tak, to jest. Fajna rywalizacja jest, fajna bardzo zabawa. W tym czasie bawić, cieszyć się, a nie tam. Dobrze. To tam jeszcze mam ciekawą. Właśnie to z tej samicy uhodowałem, jak tam wspomnieliśmy już, z lotowego. To jest właśnie w kategorii D, co wylata mi tak fajnie. I w oddziale, i w okręgu. To jest ta Iwanka. Mam 3 córki po niej, w którym w tamtym roku bardzo ładnie latały. Także jak widzicie, wszystko co... Co najlepszy, mały rozkład, że tam 10 par tylko w rozkładzie. Sprawdzone i dobre. Mhm. Wiadomo, że co roku trzeba zmieniać, bo to nie... Właśnie, ty co roku przeparowujesz gołębie, starasz się, tak? I nawet w sezonie, bo tu widzimy, to olimpijka, to już ma trzeciego partnera, inne gołębie też zmieniasz tutaj? Też zmieniam, tak. Staram się zmieniać, bo jeden rok polecam w sezonie, a jeśli, no młode, jeśli polecam mnie, no to wiadomo, nie zawsze raz tak spróbowałem, że 2 lata pod rząd ciągnąłem młode po tej samej parze i jednego roku wyciągnąłem 5, to ładnie latały, a na drugi rok wszystkie 5 zginęło. Także... Czyli nie ma złotej pary. Nie ma złotej pary. Trzeba zmieniać, szukać. Tak, trzeba zmieniać, szukać i... To jest też w tym roku zakupiony fajny samczyk. Czemu? Od Piotrka Wójcika. To jest z tych Bauerów. Jansen, oryginalne. Szali, tak zwane. A ta, co koło niego partnerka siedzi, to jest Hurikanka z tego 51. Oryginalna, od Martina Nigela. Też bardzo dobrze chodzą po niej gołębie. 19, 68, 74 to też właśnie po niej roboty największą mi robią. Bardzo sympatyczny ten samczyk. Nie boi się wcale. No to jeszcze mamy jednego fajnego gołąbka rozpłodowego. Samczyk, tak? Bardzo ładne oko. Bardzo ładne, no. Narośla widać, jakby miał 5 lat, a to jest 3-letni gołąb. A, to młody dosyć. Młody, myślałem, no. Że to jakiś taki już nie. Wiekowy. Nie. Ciebie chyba nie ma takich wiekowych gołębi na nie rozpłodzie. Ma wiekowych, bo 2 lata, jak coś się nie sprawdza, no to wiadomo, trzeba odstąpić komuś innemu, za darmo dać, albo... No to już dwa lata, jak się jest w rozpłodzie, żaden gołąb nie sprawdzi. No tak, a ty jeszcze w sezonie 2-3 razy przeparłeś, tak. To masz od razu 3 lata do przodu. No, w jednym sezonie robisz 3 lata. 3. To po 2 latach to już możesz mieć pewność, czy coś daje ten gołąb, czy nic nie daje. Tak. Nie? Mhm. Także widzicie, nieduża hodowla, jeśli chodzi o gołębie rozpłodowe.
mocna rywalizacja w oddziele i ostre lotowanie od 100 do 700 całym gołębnikiem w totalu i wyniki przyszły, tak? Tak, jak widać puchary są, same nie przyszły. To co Mariusz, życzymy Ci sukcesu na ten 2021, niech ten sezon się rozpocznie, niech przyjdzie w końcu to ciepło. Tak. I będziemy walczyć. Będziemy walczyć jak co roku. Jak co roku, życzę Ci mistrza, super mistrza okręgu w Polsce, żebyś też był wysoko i... Ja życzę. Wiadomo, im od nas hodowcy są wyżej w Polsce, tym słabo oddział rośnie, tak? Tak. U nas jest bardzo silny oddział, także jeśli ktoś w oddziele jest pierwszy, to i jest w okręgu, i jak jest w okręgu, to i jest wyżej. To tylko jest przykład taki, że w rejonie nikt nie chce z nami latać, nie musimy sami lecieć. No nie wiem dlaczego, ale... No właśnie. Dobra, to co? Kończymy pomalutku, pozdrawiamy wszystkich hodowców, życzymy też sukcesu, jak najmniejszych strat, jeśli chodzi o loty gołębi i sukcesów. Dobry lot. Dużo zdrowia.